Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tym razem z pokoju mojego 3-letniego synka, w którym właśnie wspólnie z nim robimy porządki. A w takim bałaganie, jak tutaj panuje, czasami można znaleźć prawdziwe cuda. Takim właśnie cudem jest zabawka, którą otrzymałam kilka miesięcy temu od jednej z moich studentek, Bogusi. Bogusiu, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i jeszcze raz dziękuję za słoik z motylkiem. Zobaczcie, mamy tutaj takiego motylka. W momencie, kiedy uderzam w wieczko, motylek zaczyna się poruszać. Oczywiście jest to tylko zabawka, motylek jest sztuczny, nieprawdziwy, ale ma imitować właśnie takiego uwięzionego w słoiku motylka. I ta, dla niektórych podejrzewam, okrutna zabawka przypomniała mi pewną historię. Historię o ptaku uwięzionym w klatce. Ptak wraz ze swoją klatką stał na parapecie jednego z chicagowskich domów. Poprzez kraty swojego więzienia spoglądał przez okno na swoich braci, którzy latali w przestworzach, którzy korzystali z wolności, rozpościerali swoje skrzydła i unosili się nad ziemią. Ptak z zazdrością patrzył na wolne ptaki i marzył o takim właśnie życiu. Uważał, że jest w stanie wszystko poświęcić, żeby tylko na tej wolności znaleźć się. Co prawda miał bardzo przytulną klatkę, dobre jedzenie, zawsze pod dostatkiem wody, w domu było ciepło, jednak to nie było tym, co widział za oknem, czyli wolnością. Pewnego dnia zdarzył się prawdziwy cud. Otóż właściciel ptaka zostawił otwartą klatkę. Ptak wręcz nie mógł w to uwierzyć. Nie mógł uwierzyć jeszcze bardziej, gdy zobaczył, że okno pokoju jest otwarte. Wystarczyło opuścić klatkę przez otwarte drzwiczki i wylecieć na wolność przez uchylone okno. Ptak patrzył z niedowierzaniem na to zjawisko. Patrzył i zastanawiał się, co zrobić, jak to będzie, kiedy wydobędzie się na wolność. Przyglądał się otwartym drzwiczkom w klatce i uchylonemu oknu. Aż nastał wieczór, do domu wrócił właściciel ptaka, zamknął klatkę, a później zamknął okno. Przełóżcie tę metaforę na swoje życie. Czy nie jest tak, że wielu z nas marzy o wolności, o tym, by realizować swoje marzenia, by spełniać swoje pragnienia. Jednak to niejednokrotnie wiąże się z wyjściem ze strefy komfortu, czyli z bezpiecznego miejsca, które doskonale znamy, do którego jesteśmy już przyzwyczajeni. Rezygnujemy z wolności i realizacji planów, nawet kiedy ktoś zostawi uchyloną klatkę i otwarte okno. Zastanówcie się nad tym, czy tak nie jest w waszym życiu, i czy czasami zamiast rozmyślać, rozważać, stwarzać najróżniejsze scenariusze, co by było, gdyby, po prostu działać. Życzę Wam owocnego działania, ja również do niego powracam, czyli do sprzątania zabawek wraz z Maksem w jego pokoju. Trzymajcie się, cześć!